witamy w Podstrojcach koło Maciejowi. Plotka głosi, że znajduje się tutaj tajna rządowa farma, na której wykorzystywane są najnowsze zdobycia techniki. Narażając życie, wyruszamy na poszukiwania tej farmy. Co pan tutaj robi? A co pan, ślepy jesteś? Czy wie pan coś o znajdującej się w pobliżu tajnej farmie rządowej? A no chodź tam. Proszę pana! No, mieliśmy pewne opóźnienie w związku z tym, że spadłem z mostu, ale na szczęście żona pana Wiesia była bardzo miła i pomogła mnie obandażować i w ogóle tak była bardzo miła. I teraz po kilku dniach rekonwalescencji tutaj w willi pana Wiesia zdam państwu pełną relację z mojej wizyty w tej oto super nowoczesnej rządowej farmie przyszłości. Prosimy oglądać nas jutro. Się do miejsca, gdzie krowem wszczepiane są takie oto nadajniki zwane potocznie przez miejscowych żulpies. To krowa bojowa stworzona na potrzeby Iraku o numerze seryjnym 9098. W przyszłości będzie spełniała wiele zadań, które teraz trudno wymienić. Jak widać, składa się ona z pyska, rogów, uszu, tułowia, ogona, czterech nóżek, odbytu, no i wymion. Pysk daje ślinę, wymiona mleko. To wszystko, dziękuję. To sposób, w jaki montujemy krowom GPS. Panie Wiesiu, gotowe? Gdzie pan jest? Panie Wiesiu! Pan Wiesław przekazał mi kolejny sekret dobrego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa. Okazuje się, że wszyscy okoliczni mieszkańcy myją zęby gnojówką i nie mają żadnych problemów z rybami. Zero problemów. Ja także tu przyszedłem do specyfiku. Oczywiście, praca rolników nie byłaby tak wydajna bez pomocy z zewnątrz. Co państwo widzicie, to mucha domowa. Tutaj na farmie wykorzystuje się ją do przesyłania wiadomości. Jest szybsza od gołębia pocztowego, ale dużo łatwiej ją zjeść. Tutaj widzicie państwo krowę, która nie spełniła wymogów Unii Europejskiej. Takich krów jest tutaj znacznie więcej. Jest to ekologiczny i bezpieczny sposób pozbywania się odpadków. Chłopi robią tak od wieków. Proszę państwa, za mną widzicie państwo zasłonę dymną otaczającą ze wszystkich stron farmę, ukrytą gdzieś tutaj w buszu. Wszystkie te środki są zastosowane po to, aby było mniej problemów z nieproszonymi gośćmi.
czarny ciągnik. Kupiłem 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 czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Tu 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 tu. Niestety, mimo silnych starań, nie udało się wymyślić nowego sposobu na zażynanie kurczaków. Takich jak ten tutaj. Pan Wiesio nam teraz zademonstruje, jak to się robi! Ojej. Pan Wiesław zademonstruje nam teraz działanie komputera sterującego całą farmą. Oto ten komputer. Aby poprawnie działał, należy go wyregulować, panie Wiesławie. Komputer ten działa na bardzo ekologiczne paliwo, jakim jest gnój. Panie Wiesławie, proszę załączyć. Gdyk, jako człowiek, którego nie ma w filmie, ale pomógł. Kodrzak, jako pan Wiesio, oborny. Oraz Jakub, jako kura. I Artur jako krowa. No, żegnamy państwa. Odjeżdżamy psiną dal, szukać kolejnej tajemnicy.